razem z Matką Bożą. Tą, którą Bóg wybrał jako najpiękniejszą dziewczynę wszechświata, była Matką Boga i Matką naszą. Ta, która jest sekretem Boga, która jest Jego tajemnicą, ta, która zmiażdży ostatecznie szatana, przygotowując, tak jak za pierwszym razem, powtórne przyjście swojego Syna. Kiedyś w czasie egzorcyzmów szatan wyryczał: że wszystkie modlitwy wszystkich świętych w niebie są niczym w porównaniu do jednego westchnienia Najświętszej Maryi Panny, w której Ojciec jest zakochany, w której Syn jest zakochany, w której Duch Święty jest zakochany. I zaśpiewajmy samo jej imię, Maria. Niech w tym imieniu zakończy się nasz dzień, zakończy się ten wieczór. Chwyćmy się za ręce jako jej dzieci, aby ona swobodnie się poruszała między nami, patrzyła każdemu z nas prosto w oczy z najpiękniejszym uśmiechem. Niech ona nas ukołysze do snu. Niech jej imię będzie zawsze tym imieniem, które ostatnie wypowiemy przed pójściem spać. Niech spojrzenie na nią będzie ostatnim spojrzeniem, nim pójdziemy spać. Bo może to być nasza ostatnia noc w życiu. A przecież modlimy się, aby ona modliła się za nas w godzinę śmierci. Żeby była przy nas. Żeby zabrała wszelki lęk i strach. Najpiękniej jest umierać, jak powiedział ksiądz Bosco, na podstawie tego, co powiedział mu święty Dominik Savio, kiedy mu się objawił po śmierci, że najpiękniejszym doświadczeniem dla Dominika Savio, kiedy przekraczał granice śmierci, było zobaczenie, jak wygląda Maryja. Jaka ona jest śliczna, jaka jest piękna. Święty Dominik Savio powiedział taką niesamowitą myśl, że będzie umartwiał w swój wzrok, nie patrząc na piękno dziewcząt, aby móc kontemplować tylko i wyłącznie piękno Maryi przez całą wieczność. Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Słuchaj naszych serc, Maryjo, o co chcemy Cię prosić. Słuchaj naszych serc.